Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku prosto z samochodu. Filmik ten miał wyglądać zupełnie inaczej, ale nastąpiła nieoczekiwana zmiana planów, a to dlatego, że jedziemy z tym panem do lekarza. Juluś kaszle, brzydko kaszle. No i jedziemy do lekarza, bo nie możemy sobie już poradzić z tym kaszlem. Trzymajcie kciuki, żeby nie skończyło się to zapaleniem oskrzeli, bo naprawdę kaszel jest brzydki. No ale zobaczymy. Także ruszamy w drogę. Jestem lekko przerażona, bo jest rano, godzina 8 i są takie korki w Łodzi, że normalnie jest dramat. No ale nic, jedziemy, odezwiemy się później. Słuchajcie, właśnie weszliśmy do domu. No i tak, dzisiejszy dzień to jest jakaś po prostu katastrofa. Korki, korki, jeszcze raz korki. Nie wiem, co się dzieje, są znowu jakieś remonty. Jest po prostu dramat przebić się przez Łódź. Wróciliśmy późno, bo w jedną i w drugą stronę korki. Od razu weszłam z Juliankiem do apteki po lekarstwa. No niestety, tak jak się spodziewałam, jest zapalenie oskrzeli. Mamy antybiotyk. To jest pierwsze w życiu Juliana zapalenie oskrzeli, także grubo. I będziemy brać lekarstwa. Teraz na dworze jest stosunkowo ciepło i pani doktor powiedziała, że jak jest ciepło, to tak w południe, mimo tego zapalenia oskrzeli, możemy wyjść na dwór, żeby się przewietrzyć, tak na taki powolny spacerek krótki, ale to tak w południe, żeby nie padało, żeby w ogóle nie było takiej wilgoci właśnie, nie z rana, nie wieczorem, tylko właśnie unikać wilgoci. No, ale słuchajcie, poszłam z Julianem właśnie w ramach tego krótkiego spaceru do apteki i on, biedak, jest tak zmęczony, że on normalnie nie miał siły iść. W aptece sobie usiadł na krzesełeczku, odpoczywał, także na razie chyba się wstrzymamy z tymi spacerami, bo on kondycyjnie jest bardzo słaby. Niech mu się troszeczkę najpierw poprawi. W ogóle pogoda dzisiaj jest bardzo właśnie taka wilgotna, ponura. Nie pada, ale w nocy ma chyba padać, ale jest bardzo pochmurno i ponuro, mimo tego, że jest ciepło. Weszliśmy już z apteki do sklepu przy aptece. Kupiliśmy pieczywo, chleb. O, taki duży, okrągły. Juluś chciał bułę. To kupiliśmy jeszcze bułeczkę. No, ostrość mi się tu coś gubi. I kupiliśmy takiego wielkiego rogala. Bardzo lubimy te rogale. On jest taki z kruszonką. No, poczekajcie, bo mi się coś tu w torebce pokiereszowało z aparatem i takiego wielkiego rogala. My go kroimy i jemy albo samego, bo on jest taki lekko słodki jak chałka, albo jemy go z miodem, jest bardzo dobry. No i takie oto zakupy. I jeszcze za chwilę Wam coś powiem i pokażę. No dobra, Juluś już je rogala z miodem, bo obiadu póki co nie chce jeść. On czekał na tego rogala. A ja sobie zjem tutaj sushi, bo wczoraj zamawialiśmy i trochę zostało, więc przechowałam w lodówce, akurat dzisiaj w sam raz na szybko po powrocie od lekarza. A zaraz wracam, bo Juluś woła. No dobra, moi drodzy, widzieliście, my już zjedliśmy. Juluś jednak zjadł kawałeczek rogala z miodem, a później zjadł jeszcze troszeczkę sushi, chciał, więc nałożyła mu na talerzyk i jak widzieliście, jadł. Julian uwielbia sushi. Mamy to zobaczyć! Dobra, Julian uwielbia sushi. Staś nie zje sushi, nie lubi.
Natomiast Julian uwielbia, tak jak ja, także to jest mój wielki fan sushi. Tak? Tak. Jadłeś sushi? Poczekaj, bo cię nie widać. Opa, tu jesteś. Jadłeś sushi? Nie. Nie? Także jesteśmy najedzeni, brzuszki pełne. Ja teraz sobie zrobię popołudniową kawę, bo bardzo... To jest skomigania kawą. Taką kawę zrobisz? Tak. Dobra, bo bardzo boli mnie głowa, słuchajcie, bo dzisiaj miałam okropny sen. W ogóle mieliśmy dość ciężką noc, ale nie muszę. I miałam straszny sen, taki bardzo stresujący, z którego nie mogłam się wybudzić. Bardzo długo mi się on śnił i już jak się obudziłam, bo mi budzik zadzwonił, to bardzo bolała mnie głowa. Wstałam już dzisiaj z bólem głowy, także teraz kawa. I coś wam pokażę, bo jeszcze nie pokazałam. Kochani, miałam wam coś powiedzieć i pokazać. Otóż jak przyjechaliśmy od lekarza, byłam z Julciem w sklepie po tego rogala, to zadzwonił do mnie kurier, że ma dla mnie przesyłkę. Ja wiedziałam, że ona miała dzisiaj przyjść. Miałam nadzieję, że zdążę wrócić. I tak się też stało, tylko byliśmy jeszcze w tym sklepie. I słuchajcie, mam tak wspaniałą panią kurier, która przyjeżdża do mnie już od dawna, bo ja jednak rzadko chodzę na zakupy i wszystko, czy to ubrania, czy zabawki, czy kosmetyki, prawie wszystko zamawiam internetowo. No i powiedziałam, że jestem w sklepie, że będę za 10 minut w domu, a ona jest tak przesympatyczna, słuchajcie, że przyniosła mi paczkę do tego sklepu. Nie jest to duża paczka, jest to paczka z Sinseya. Ostatnio zamówiłam i chciałam wam pokazać kilka rzeczy. Nie jest to, nie ma tam niczego, wiecie, super ekstra, wow, bo są tam naprawdę drobiazgi, ale drobiazgi, które będą teraz potrzebne o tej porze roku już nadchodzącej. Także chciałam wam pokazać. Otóż rękawiczki, słuchajcie, tutaj dla Stasia takie dwupak, ciemne i takie żółte, musztardowe, takie ni to musztardowe, ni pomarańczowe, takie nie wiadomo co to, jaki to kolor. Tutaj drugi dwupak dla mnie, szare i takie fioletowe. O, Ramonka oczywiście musiała już przyjść, jak nagrywam. I jeszcze zaraz wam pokażę. O, jeszcze jedne wzięłam. Takie dla męża, granatowe i czarne. I w sumie one mogą być dla męża albo dla Stasia. I jeszcze jedne takie, poczekajcie, bo mi tutaj kicia się pcha oczywiście. Jeszcze jedne takie. Dużo tych rękawiczek, szczególnie dla moich panów, bo oni, słuchajcie, strasznie gubią te rękawiczki i po prostu albo gdzieś zostawią, albo gubią i ciągle tych rękawiczek im brakuje. Stąd taka ilość. Teraz tak, mam na święta, na grudzień piżamkę dla Julcia. Dla Stasia niestety nie było rozmiaru, więc będę musiała poszukać gdzieś indziej. Ale taka świąteczna już. Ciasteczka w gingermanów, bo słuchajcie, Julian bardzo chciał taką mieć. On chciał w te ciasteczka mieć piżamę. I akurat była, więc mu zamówiłam. Pójdzie do prania potem. I ostatnia chyba już rzecz. Dla mnie. Szalik, taki teraz na jesień, wiecie, w taką, ale milutki jest, fajny, brązowy, w taką oto kratę, dlatego, że ja chodzę teraz w takiej apaszce, ale ona jest taka, wiecie,
bardzo cienka i teraz już na chłodniejsze dni to niestety, ale moje gardło już wymaga czegoś cieplejszego, więc taki oto szal. I coś tu jeszcze mam. Czekajcie. A, już wiem. Trzepaczka z działu domowego, taka do, wiecie, jajek, piany, bo mam taką jedną, ale już mi się rozwala i bo mam metalową, a ta jest taka jakby silikonowa, no coś takiego. Więc jeszcze taka oto przyrząd domowy. O. No i to by było na tyle z moich zakupów z Sinseya. Także ja już kończę tym mini haulem tego vloga. Dziękuję, że byliście ze mną. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Niech nas tu przybywa. Dyskutujmy w komentarzach. Dajcie znać w komentarzach, czy już jakieś świąteczne gadżety, ubranka szykujecie, bo podobno w sklepach już jest dużo takich właśnie świątecznych rzeczy. Ja właśnie nie mogę się tak za bardzo wyrwać, nie mam kiedy na chodzenie po sklepach. Raz tylko wam nagrałam vloga, jak byłam w TK Maxie i tam były pierwsze świąteczne dekoracje. Natomiast teraz podobno już jest szał w sklepach, jeśli chodzi o święta. Ja niestety nie wiem, bo nie chodzę. Widzicie, wszystko zamawiam, co potrzebuję. Więc dajcie znać, jak u was i czy już jakieś pierwsze świąteczne rzeczy zakupiliście, zakupiłyście. Dajcie znać, napiszcie poniżej. Chętnie poczytam i trochę mnie też tak już, wiecie, tęskni się za takim wyjściem, za takimi zakupami, pooglądaniem sobie. No ale zobaczymy, jak czas pozwoli, to się w końcu może wybiorę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!